Siemano, ja jestem Mateusz, witam was, no i zapraszam na dzisiejszy film. Chelsea znów na kolanach, przegrali kolejny ligowy pojedynek. Erling Haaland wyrównał rekord Mohameda Salaha, przecudowna asysta Kiliana Mbappé do Leo Messiego, kolejny słaby mecz w wykonaniu FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Real Madryt odrobił 2 punkty, Krzysztof Piątek asystował, ale i nie trafił do pustej bramki. Inter oddala się od Champions League, wpadka Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund, a w meczu Ekstraklasy doszło do okropnego złamania nogi. Na boisku pojawiła się karetka, a mecz przedłużono o 18 minut. Dzisiaj mamy wiele tematów do omówienia, dlatego po prostu zachęcam do ocenienia tego filmu, no i zapraszam do oglądania. Weekendowe spotkania w Premier League przyniosły kilka zmian w tabeli. Manchester United wykorzystał porażkę Newcastle United i wskoczył na 3. pozycję. Czerwone Diabły w niedzielnym spotkaniu na wyjeździe 2-0 pokonały Nottingham Forest. Mieli przewagę i ta wygrana była w 100% zasłużona. Bramkę zdobył Diogo Dalot, dla którego było to pierwsze trafienie w Premier League w karierze, a drugi gol był autorstwa Antonego, który pokonał bramkarza rywali w lidze po raz pierwszy od 9 października. W ogóle to na rozgrzewce przed spotkaniem z wyjściowej jedenastki wypadł Marcel Sabitzer i musiał go zastąpić Eriksen. Zabrakło również Malasi, który jest kolejnym zawodnikiem United linii defensywnej, z kontuzją. Erik ten Hag jeszcze jakiś czas temu miał do dyspozycji 9 defensorów, a w tym momencie zdrowych jest zaledwie 4. Newcastle United straciło punkty w meczu z Aston Villą. Przegrali wyjazdowy pojedynek 3-0, a tak jak powiedziałem przed chwilą, wygrana Manchester United sprawiła, że spadli na 4. pozycję. Na boisku nie zobaczyliśmy Matiego Kasza, który od kilku tygodni zmaga się z kontuzją. Unai Emery w Aston robi naprawdę genialną robotę. Trenerowi i jego podopiecznym należą się naprawdę wielkie, ale to wielkie brawa, ponieważ wygrali ostatnich 5 ligowych spotkań i zajmują wysoką, 6. lokatę, do tego z możliwością walki o awans do Champions League. Natomiast Chelsea przegrała kolejny mecz, tym razem 2-1 z Brighton. Drużyna prowadzona przez Franka Lamparda jest w gigantycznych tarapatach. Ostatni ligowy pojedynek wygrali 11 marca z Leicester. Od tamtej pory zagrali 5 ligowych meczów, a 3 z nich zakończyły się ich porażką. Kibice The Blues mają dość, a Todd Boehly, czyli właściciel klubu, był obecny na stadionie i tak wyglądała jego reakcja na poczynania piłkarzy. Kibice krzyczeli coś w jego kierunku, musiał nasłuchać się naprawdę niemiłych rzeczy i widać, że atmosfera jest tam naprawdę tragiczna. Co więcej, to czekają ich jeszcze mecze z Manchesterem United, Manchesterem City, Arsenalem czy Newcastle United, a to są obecnie kluby z top 4. Co również interesujące, a zarazem zabawne, ale na pewno nie dla kibiców Chelsea, to Mudryk w tym sezonie Premier League 2 razy asystował, a to jest najlepszy wynik spośród wszystkich graczy The Blues. Swój pojedynek ligowy z Leicester wygrali piłkarze Pepa Guardioli. Mecz zakończył się wygraną 3-1, a 2 bramki zdobył Erling Haaland, który w tym momencie na swoim koncie ma już 32 trafienia, a tym samym rywalizacja z Chelsea do końca tego sezonu będzie naprawdę ciekawa, ponieważ piłkarze The Blues zdobyli w tym sezonie o 2 trafienia mniej. Co więcej, to norweski napastnik wyrównał historyczny rekord Mohameda Salaha pod względem zdobytych goli w jednym sezonie Premier League. Natomiast Arsenal może zacząć się martwić o wygranie ligi. Znów stracili punkty, tym razem po remisie z West Hamem United po 2. Był to drugi ligowy pojedynek z rzędu zakończony remisem, a to oznacza, że obywatele tracą do nich w tym momencie już tylko 4 punkty i do tego mają o 1 mecz rozegrany mniej. Porażkę zaliczyli także piłkarze z północnej części Londynu. Tottenham przegrał 2-3 z Bournemouth. Wisienki bramkę na wagę 3 punktów zdobyli dopiero w 95. minucie meczu. Bramka Przemysława Frankowskiego w meczu z Paris Saint-Germain to za mało. Klub z Paryża ograł RC Lens 3-1. Było to starcie lidera z wiceliderem i przybliżyło ono piłkarzy Galtiera do końcowego sukcesu. Goście od 19 minuty grali w osłabieniu, a to z tego powodu, że Samet wyleciał z boiska po naprawdę brutalnym faulu na nogi Hakimiego. Gospodarze od 31 do 40 minuty meczu zdobyli 3 bramki. Trafiał Kylian Mbappé, Vitinha oraz Lionel Messi. Przy trafieniu Argentyńczyka przed cudownym podaniem piętą popisał się Kylian Mbappé. W drugiej części meczu Frankowski pewnie pokonał Donnarumę z rzutu karnego i to było jego 4. trafienie w tym ligowym sezonie.
Być może jeszcze nie wszystko stracone i Real Madrid ma nadzieję na złapanie jeszcze FC Barcelony w ligowej tabeli. Piłkarze Carlo Ancelottiego 2-0 pokonali Cadiz, ale bramki padały dopiero w ostatnich 20 minutach spotkania. Było troszeczkę nerwów, no ale ostatecznie się udało. Z kolei FC Barcelona straciła punkty w meczu z Getafe. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Robert Lewandowski kolejny raz nie zagrał dobrego spotkania i znów nie pomógł w zdobyciu cennych punktów. Polak oddał 4 uderzenia, no ale tylko jedno było celne, 2 zablokowane i jedno poza światło bramki. Oceny piłkarzy Dumy Katalonii także nie napawają optymizmem kibiców przed końcówką tego sezonu. Prawdopodobnie też Xavi w tym sezonie nie będzie mógł już skorzystać z Sergiego Roberto. Obrońca naderwał dwugłowy mięsień uda, no a to oznacza długą przerwę od piłki. W trakcie tego meczu mogliśmy zobaczyć także taki kadr, gdzie to 3 kibiców wykorzystało drzewo, aby obejrzeć całe spotkanie. Na pewno to rozsądne nie było, ale wykorzystali dostępne możliwości, no i przy okazji zaoszczędzili pieniądze. Przed tym meczem kibice Barcelony wspierali Roberta Lewandowskiego. Po trybunach niosło się nazwisko naszego rodaka, na co on zareagował brawami. A co u Krzysztofa Piątka? Jest lepiej, ale niestety dalej niestabilnie. Jego Salernitana zremisowała na wyjeździe z Torino po 1. Piątek w 9 minucie meczu asystował przy trafieniu kolegi, ale mógł dać nawet wygraną. Jednak w tej sytuacji nie umieścił piłki w bramce. Było to kolejne pudło Polaka w tym sezonie i zarazem kolejna zmarnowana okazja na wpisanie się na listę strzelców. Krzysztof Piątek ostatniego gola dla Salernitany zdobył 5 listopada 2022 roku w meczu z Cremonese. Inter znów zawodzi, no i tym samym oddala się od występu w Champions League w kolejnym sezonie. To efekt kolejnej wpadki, tym razem porażki z Monzą 1-0. Była to trzecia porażka z rzędu przed własną publicznością i co więcej, to w żadnym z tych meczów nie zdobyli nawet gola, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii. Punkty we włoskiej lidze straciło również Napoli oraz AC Milan. Ci pierwsi zremisowali z Bolonią po 1, a piłkarze z Neapolu nie dali rady Hellas Weronie. I to jeszcze przed własną publicznością bezbramkowo zremisowali. Wracając do AC Milanu, to oni gola stracili w 30 sekundzie meczu, ale nim zakończyła się pierwsza połowa spotkania, to Tommaso Pobega huknął nie do obrony. Juventus zaliczył kolejną ligową wpadkę, tym samym tracąc chyba resztę nadziei na zagranie w Champions League w kolejnej edycji. Przegrali z Sassuolo 1-0, ale prawda jest taka, że powinni się cieszyć, że tylko tyle, ponieważ rywale mieli masę okazji na kolejne bramki, ale ich po prostu nie wykorzystali. Arkadiusz Milik nie zagrał dobrego spotkania i w 57 minucie meczu opuścił plac gry. Jednak również dobrych słów nie możemy powiedzieć o jego koledze w ofensywie, czyli Vlachowiczu. Wojciech Szczęsny po przeprowadzonych badaniach, które nie wykazały nic niepokojącego, pojawił się w kadrze meczowej, ale na boisko wyszedł Mattia Perin. Trener starej damy Massimiliano Allegri przed meczem powiedział, że Polak w tym meczu odpocznie. Swoje ligowe spotkanie pewnie wygrała AS Roma. Piłkarze Jose Mourinho poradzili sobie z Udinese. Nikola Zalewski w tym meczu na boisku się pojawił, ale dopiero na kwadrans przed końcem meczu. Thomas Tuchel na pewno nie ma łatwego początku w Bayernie, a to z tego powodu, że jego piłkarze znów stracili punkty. Remis Hoffenheim jest nie do przyjęcia i nie wróży nic dobrego przed spotkaniem rewanżowym z Manchesterem City. Tak ten pojedynek skomentował Joshua Kimmich. Ciężko jest to wyjaśnić, szczególnie gdy widzisz, jaka jest stawka. Szczególnie w Bundeslidze, gdzie potrzebujesz każdego punktu. Nie potrafię wyjaśnić takiego występu. To brak koncentracji, lekkomyślność. Thomas Tuchel powiedział, że Sadio Mane wykazał się wielką odpowiedzialnością i zrozumieniem powagi sytuacji po uderzeniu Leroya Sané. Z tego też powodu Senegalczyk będzie włączony do składu na rewanżowy pojedynek z obywatelami. Punkty straciła Borussia Dortmund w meczu z VfB Stuttgart, a cała magia podziała się w doliczonym czasie gry. Reina trafił w trzeciej doliczonej minucie i wydawało się, że to jest już koniec. BVB ten pojedynek wygra. Arbiter doliczył jednak 6 minut, no i to wystarczyło, aby rywale ponownie doprowadzili do remisu. Ten pojedynek ostatecznie zakończył się wynikiem po 3. W meczu Radomiaka Radom z Krakowią doszło do fatalnej kontuzji. Pomocnik Radomiaka Radom Francisco Ramos spóźnił się ze swoją interwencją i tak mocno kopnął rywala, że złamał własną nogę. Ona pękła po prostu jak zapałka. Zawodnik Krakowi początkowo w tej sytuacji obejrzał czerwień, ale po analizie całej sytuacji karę anulowano. Na boisku pojawiła się karetka, zawodnika przewieziono prosto do szpitala, a sędzia do tego spotkania doliczył aż 18 minut.
I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 21 w ramach Premier League Leeds United zagra z Liverpoolem. We włoskiej Serie A Fiorentina zmierzy się z Atalantą. W hiszpańskiej La Lidze Celta Vigo kontra Mallorca. W polskiej Ekstraklasie Stal Mielec versus Miedź Legnica. A we wtorek w ramach Champions League odbędzie się rewanżowy pojedynek Chelsea z Realem Madryt, a także Napoli zmierzy się z AC Milanem. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Niestety większość osób, które ogląda tutaj filmy, tego kanału jeszcze nie subskrybuje. Jeżeli jesteście jedną z takich osób, to możecie to zmienić i dołączyć do nas. Na pewno warto. Jeszcze raz życzę Wam udanego dnia, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!